Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmiku. Dziś przedstawię Wam moją propozycję, jeśli chodzi o kremy na dzień, na noc, do skór mieszanych i tłustych, które moim zdaniem fantastycznie sprawdzą się w okresie letnim. Ale to wcale nie oznacza, że nie możecie ich stosować przez cały rok, jeśli dobrze się u Was sprawdzą, jeśli Was coś zainteresuje. To będą kremy, takie powiedziałabym, nawilżające, przeciwzmarszczkowe, regenerujące, odbudowujące, łagodzące, z różnych półek cenowych. Tak, żeby każdy z Was mógł coś dla siebie znaleźć. Także od razu zabieramy się za przegląd. No dobrze, to zacznijmy od tych najdroższych kosmetyków. Coś dla osób, które mają większy zasób gotówki i szukają właśnie tego typu preparatów. Na początek będzie to marka Teoxan, Advanced Filler, specjalnie skomponowany dla skóry mieszanej i tłustej. Jest też wersja dla skóry suchej, która podobno jest bestsellerem sprzedażowym. Ja natomiast, tak jak wiecie, posiadam skórę mieszaną, więc dla mnie ta kompozycja to jest strzał w dziesiątkę. Mam ten krem już od jakiegoś czasu, od kilku dobrych tygodni, jak nie kilku miesięcy. Stosuję go zwłaszcza w porannej pielęgnacji i muszę Wam powiedzieć, że on ma świetną, lekką konsystencję. Kremową, białą, taką o bardzo delikatnym zapachu. Ten zapach szybko też uletnia się ze skóry. To nie jest żadna kompozycja kwiatowa, ani też słodka. Powiedziałabym, że to jest taki bardzo przyjemny zapach i każdemu przypadnie do gustu. To, co jest w nim bardzo ciekawego, fajnego, to oczywiście skład. I mamy tutaj bogactwo substancji aktywnych. Teraz zwróćcie uwagę na tablicę, co tutaj takiego mamy, jeśli chodzi o INSI. No i uwaga, zaczynamy oczywiście od gliceryny, mamy masło shea, mamy olej z nasion łąkowej, piany, estry żożoba, bardzo dużo emolientów, utwardzone kokosowe kwasy tłuszczowe, poliglicerydy, kwas salicylowy, witaminę E, różne rodzaje kwasu hialuronowego, różne typy witaminy C, mamy peptydy, mamy glutation, chlorowodorek pirodyksyny, pirydoksyny, kwas lipowy, aminokwasy tak jak walina, izoleucyna, treonina, arginina, glicyna czy prolina. A także widzicie, w składzie naprawdę jest dużo różnych fajnych substancji aktywnych. Jest też kwas hialuronowy w różnej postaci, który przede wszystkim ma nawilżać naszą skórę. I pamiętajcie, moi drodzy, że tak samo jak skóra sucha, odwodniona potrzebuje nawilżenia, tak również skóra mieszana i tłusta też potrzebuje nawilżenia. A kiedy skóra jest nawilżona, jest też przyjemniejsza w dotyku, no i oczywiście mamy tutaj działanie przeciwzmarszczkowe. I w przypadku tego produktu rzeczywiście bardzo fajnie rozprowadza się on na skórze, daje nam takie te odczucia sensoryczne przyjemne, szybko się wchłania i pozostawia taki lekki efekt matujący. To nie jest taki pełny mat na skórze, że skóra wygląda naprawdę jakby się nie błyszczała. Nie, absolutnie nie. To jest taki lekki efekt matujący, ale ten krem też bardzo fajnie sprawdza się pod podkładem, jako taka, można by było powiedzieć, baza i można go oczywiście stosować też w wieczornej pielęgnacji. To jest drogi krem. Z tego, co sprawdziłam na stronie internetowej, jest w tej chwili w promocji i też jest bardzo fajna promocja właśnie w sklepie Teoxan, 1 plus 1 plus jakaś miniaturka, więc jeśli interesują Was kosmetyki właśnie, powiedziałabym, z takiej wyższej półki cenowej, bardziej profesjonalne, bardziej zaawansowane, to warto przejrzeć sobie ofertę w sklepie. Jeśli oglądaliście mój ostatni film na temat mojej letniej pielęgnacji, to wiecie, że posiadam również serum też tej marki i bardzo dobrze się u mnie sprawdza. No a poza tym zobaczcie, przepiękne opakowanie, higieniczne, nigdzie nie musimy wkładać paluszka, mamy tutaj wygodną pompkę, także jak najbardziej tak. Drugi krem, który chcę Wam dzisiaj przedstawić, też należy do tych droższych. Ale mamy tutaj już naszą polską markę Yonel, którą, jak wiecie, uwielbiam. Są to fantastyczne kosmetyki, w których marka stosuje między innymi nanotechnologię. I pojawiła się jakiś czas temu w ofercie marki nowa seria MediFusion. Seria, która w składzie zawiera między innymi różnego rodzaju wyciągi, oleje i tak dalej z konopi.
A jak wiecie, konopia, CBD i tak dalej, to jest w ogóle coś fantastycznego dla naszej skóry. Ja już sobie przetestowałam bardzo dobrze, zużyłam do końca ten oto krem, który jest to również dobry na dzień i na noc. Pojemność 55 ml. Jak zwykle przepiękne opakowanie, jeśli chodzi o Yonel, to wy doskonale już o tym wiecie. I to jest krem CBD Forte Recovery Cream. Krem, który jest przeznaczony do każdego typu skóry, ale też głównie dla skór wrażliwych, mogą go stosować osoby z cerami naczynkowymi, osoby, które mają problem właśnie z wrażliwością, z alergiami i nie tylko. I to jest krem, który ma bardzo fajną konsystencję, dlatego właśnie chciałam go dzisiaj wyróżnić, ponieważ jego konsystencja jest niesamowicie lekka i przyjemna. Fajnie rozprowadza się na skórze i też szybko daje taki efekt ukojenia tej skóry. Jeśli ona jest zaczerwieniona, jeśli coś z nią się dzieje. Ja ten krem bardzo polubiłam w momentach, kiedy stosowałam różnego rodzaju zabiegi jeszcze wiosną i on rzeczywiście dawał taki efekt ukojenia, zwłaszcza w wieczornej pielęgnacji. Rano skóra wyglądała przepięknie. Ale tutaj przy okazji chciałam wam powiedzieć, że marka wprowadziła również nowość w postaci takiego lekkiego, płynnego kremu, który jest specjalnie przeznaczony dla skóry mieszanej i tłustej, również wrażliwej. Ja mam tutaj, jak widzicie, pełne opakowanie, jeszcze nie otwarte. Na razie czeka na swoją kolej, żeby je sobie przetestować. Myślę, że dopiero za jakiś czas, dlatego że mam zapas i teraz w tej mojej letniej pielęgnacji stosuję inne kosmetyki, ale na pewno go przetestuję dla was i dam wam znać, czy jest wart zakupu. Bo nie ukrywam, że są to bardzo drogie kosmetyki, ponad 300 zł. Chociaż też jak przygotowywałam się do filmu, to zwróciłam uwagę, że na stronie internetowej w tej chwili ten krem jest w bardzo fajnej promocji. On jest w promocji, tutaj zaznaczam, na stronie marki Yonel. Marka jest dostępna również w Douglasie, ale tam nie widziałam, żeby on był na promocji. Więc jeśli lubicie markę Yonel, jeśli lubicie te kosmetyki, to myślę, że warto się nim zainteresować. A co tutaj takiego fajnego mamy w składzie, bo to też jest oczywiście bardzo, bardzo ważne. No i znowu mamy całe bogactwo różnych substancji aktywnych, które będą świetnie działały na naszą skórę. Zaczynając od gliceryny, mamy również masło shea, pantenol, skwalan, lecytynę, olej konopny, trehalozę, witaminę E, hialuronian sodu, olej rzeżowa, fosfolipidy, wyciąg z jeżówki, kompleks CBD Forte, ekstrakt z konopi, oligopeptydy, peptydy, fosfolipidy, lecytynę, probiotyki, witaminę E, witaminę C i glukonolakton. Także widzicie, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przy okazji powiem, że te dwa kremy bardzo fajnie sprawdzą się również do skór dojrzałych. Jak wiecie, marka Yonel tworzy produkty dla skór wiekowo 40+, ale to wcale nie oznacza, że możecie już wcześniej zacząć je stosować. I tak mi się wydaje, że to będą również bardzo fajne kosmetyki dla skór, dla kobiet, mężczyzn, po 30 roku życia. Także spokojnie warto się nimi zainteresować. Obydwa nie podrażniają, nic ze skórą się nie dzieje, wręcz przeciwnie, jest to ukojenie, jest bardzo fajne nawilżenie, kremy są leciutkie, świetnie sprawdzą się w porannej pielęgnacji. No ten to jest taka też bardzo przyjemna perełka. No i teraz będziemy już schodzić z ceny. Kolejna propozycja jest to krem, który kupicie do 100 zł, więc cena jego jest naprawdę bardzo, bardzo korzystna. Nie pokażę wam go dzisiaj, ponieważ nie wiem jak to się stało, ale zużyłam go i wyrzuciłam opakowanie. A zazwyczaj zatrzymuję opakowanie, jeśli chodzi o różne pomysły, które mam w głowie w przypadku moich filmów, ale pisałam już o nim na moim blogu. I teraz kolejna marka polska, a mianowicie Fridge. Kosmetyk kompletnie naturalny. Naprawdę skład jego jest cudowny. Sami zwróćcie uwagę na to, co tutaj mamy. Olej z nasion konopi, sok z aloesu, olej rzeżowa, ekstrakt z liści białej herbaty, ekstrakt z lnu, olej konopny czy ekstrakt z grejpfruta. Także widzicie, skład jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy i to jest kolejny krem, który może być stosowany do każdego typu skóry, natomiast ja uważam, że on się świetnie sprawdzi w przypadku skór mieszanych i tłustych, ponieważ ma bardzo lekką konsystencję, jest
wprost idealny na dzień. Szybko się rozprowadza, nie tworzy na naszej skórze takiej tłustej powłoki, momentalnie w skórę się wchłania, a jego skład, jak widzicie, będzie chronił nas przed wszystkimi innymi czynnikami zewnętrznymi, które będą na nas działały w ciągu dnia, ale będzie też dawał nam komfort, nawilżenie, łagodzenie. To jest naprawdę bardzo przyjemny krem. I zwróćcie uwagę, że znowu mamy w składzie olej konopny. Olej konopny, który potrafi zdziałać cuda z naszą skórą, zwłaszcza w przypadku różnego rodzaju alergii, podrażnień i nie tylko. Poza tym mamy tutaj, no można powiedzieć, bombę takich substancji aktywnych, które też będą wymiatały wolne rodniki, które będą działały przeciwzmarszczkowo. Wszystkie kremy, które do tej pory Wam pokazałam, naprawdę pod tym kątem są idealne, czyli to działanie takie przeciwzmarszczkowe, nawilżenie, regeneracja, odbudowa, działanie anti-pollution, jak to się mówi pięknie ostatnio, czyli działanie właśnie na te wolne rodniki, to nawilżenie, to co jest potrzebne naszej skórze i to co dobrze sprawdzi się w przypadku skór mieszanych. Także marka Fridge stworzyła kolejne cudeńko w naprawdę dobrej cenie w porównaniu do innych kremów, o świetnej konsystencji, bardzo przyjemnym, lekkim zapachu, który również szybko ulatnia się ze skóry, ale komforcie używania, no i oczywiście tych substancjach aktywnych. Kolejny krem, który chcę Wam polecić w przypadku skór mieszanych i tłustych, zwłaszcza w tym okresie letnim, i kolejny naszej polskiej marki, a mianowicie Bandy. Mamy tutaj serię Eco Friendly Care, czyli jak wiecie serię ekoceutyków, która wyróżnia się między innymi tym, że mamy świetne składy. I ten krem bardzo ładnie wygładza skórę, daje lekkie nawilżenie, ma przyjemną, lekką konsystencję, delikatnie pachnie, to jest taki zapach, który marka uzyskała przez połączenie różnych substancji aktywnych, tam nie ma absolutnie żadnych sztucznych zapachów, którymi moglibyście się przejmować, ale to jest też taki fajny krem, który będzie działał na mikrobiom naszej skóry, czyli będzie też regenerował, odbudowywał, działał przeciwzmarszczkowo, dawał nam to nawilżenie. No i teraz uwaga, zwróćcie uwagę na to, co ma w składzie. I mamy tutaj m.in. bioferment z bambusa, trehalozę, masło shea, bakuchiol, kompleks mikrobionowy, skwalan i tripelargonin. Kompleks mikrobionowy, czyli to, o czym powiedziałam wcześniej, coś, co będzie bardzo fajnie działało na te nasze naturalne bakterie, które mamy na skórze, czyli będzie też działał bardzo dobrze w przypadku skór mieszanych i tłustych, które mają problemy skórne, ale będzie też łagodził różnego rodzaju podrażnienia, alergie, stany zapalne. No i mamy też bakuchiol, który będzie działał przeciwzmarszczkowo. Bakuchiol, czyli roślinny zamiennik retinolu, który spokojnie można stosować latem. Cena tego kremu też jest bardzo dobra. Opakowanie szklane, też go dzisiaj, wybaczcie, nie mam tutaj przy sobie. To był jeden z pierwszych kremów, które przetestowałam w momencie, kiedy pojawiła się ta nowa seria marki Bandy, ale naprawdę jest on wart zainteresowania. No i myślę, że posiadaczki skór mieszanych i tłustych, a zwłaszcza osoby, które szukają kosmetyków naturalnych, mogą być nim odrobinę zaintrygowane. I moja ostatnia propozycja na dziś to będzie krem, który ma również bardzo przyjemną, taką żelowo-kremową konsystencję, zapach, który też szybko ulatnia się ze skóry, ale to jest krem, który ma działać przede wszystkim na nadprodukcję sebum. I też jest on najtańszy ze wszystkich propozycji, które Wam dzisiaj pokazałam. Marka Pure by Closhi. Krem, który jest skierowany właśnie m.in. do skór mieszanych i tłustych. Ma łagodzić podrażnienia, ma działać na nadprodukcję sebum, ma działać m.in. na to, że ta skóra w ciągu dnia nie będzie wyglądała na taką tłustą. To ma być krem, który będzie łagodził wszelkiego rodzaju stany zapalne, będzie naprawdę fajnie wpływał na naszą skórę. No i zobaczcie teraz, co znajduje się takiego ciekawego w składzie tego kremu. I mamy tutaj emolient, mamy glicerynę, mamy olej winogronowy, olej z czarnuszki, olej z krokosza, ekstrakt ze skrzypu, wierzby, puder ryżowy, który właśnie będzie dawał ten efekt takiego zmatowienia na skórze, hialuronian sodu, olej słonecznikowy, olej marchewkowy, witaminę E, beta-karoten, bisabolol i pantenol, który będzie działał również łagodząco. No i widzicie, skład tego kremu jest naprawdę świetny. Też ta półka, powiedziałabym, bardziej naturalna. Cena
też jest ekstra i to jest taki krem, który z powodzeniem możecie stosować w przypadku każdego wieku, żeby Wam to dobrze wytłumaczyć. Jego skład pozwala na to, że mogą go stosować zarówno młode osoby, takie powiedzmy do 25 roku życia, mogą go stosować osoby już po 25 roku życia, tak mniej więcej w tym przedziale do 40, ale również wszystkie osoby, które posiadają skórę dojrzałą i mają problem z tą nadprodukcją sebum, gdzieś tam pojawiają się jakieś wypryski, coś na tej skórze się dzieje, czyli tutaj mamy ten trądzik dorosłych, także ten krem sprawdzi się w przypadku każdego, jeśli chodzi o skórę mieszaną i tłustą, czyli będziemy mieć komfort nawilżenia, będziemy mieć to działanie nadprodukcji sebum, regulację tej produkcji sebum, będziemy mieć lekkie zmatowienie, będziemy mieć też komfort pod makijażem, także naprawdę warto również zainteresować się marką Pure by Glossy, całą tą linią, bo jest ona niesamowicie ciekawa i w przypadku skór mieszanych i tłustych będzie sprawdzać się naprawdę świetnie. Moi drodzy, ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że na rynku kosmetycznym, na tym naszym rynku jest bardzo dużo kosmetyków z różnych półek cenowych, które świetnie sprawdzą się do skór mieszanych i tłustych. Ja dzisiaj przedstawiłam Wam takich 5 preparatów, które sama przetestowałam, które w przypadku mojej skóry mieszanej, wrażliwej, bardzo dobrze się sprawdziły z różnych półek cenowych, ale oczywiście będę Wam robić aktualizację, bo tak jak wspomniałam, tych kremów jest naprawdę dużo i wiem, że Wy szukacie i też pragnę zauważyć, że to, co u mnie się dobrze sprawdza, nie oznacza, że zawsze u Was będzie się dobrze sprawdzało. Więc jeśli macie doświadczenie już z tymi kosmetykami, o których Wam dzisiaj opowiedziałam, to dajcie koniecznie znać w komentarzach, co myślicie, jak u Was się sprawdziło, bo oczywiście dzielimy się tutaj naszymi opiniami i myślę, że moja opinia to jest jedno, ale opinia też moich widzów to też jest coś, co pomoże Wam w wyborze odpowiedniego kremu dla Was. Pamiętajcie, że zawsze kosmetyki dobieramy do typu naszej skóry oraz potrzeb naszej skóry, no i oczywiście tej ideologii, jeśli wolicie kosmetyki naturalne lub też nie macie problemu z kosmetykami tradycyjnymi, gdzie jest więcej tych substancji chemicznych, ale nawilżanie, odbudowa, regeneracja, wzmacnianie warstwy hydrolipidowej, działanie łagodzące, kojące, to jest coś bardzo ważnego w przypadku skór mieszanych i tłustych, a jeśli oczywiście jeszcze mamy dodatkowo działanie takie zmniejszające nadprodukcję sebum i preparaty, które fajnie będą sprawdzały się w okresie letnim, nasza skóra nie będzie się szybciej przetłuszczała, makijaż będzie się dobrze na nich trzymał, no to słuchajcie, czego chcieć więcej. Także mam nadzieję, że ten dzisiejszy film odrobinę Was zainteresował. Przypominam, że linki do tych produktów, o których Wam dzisiaj wspominałam, znajdziecie jak zawsze w opisie do dzisiejszego filmu. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!